Kupilowe targi to takie wydarzenie, które ściąga wszystkich miłośników psów i kotów przede wszystkim. Same wydarzenia są organizowane już od ponad 3 lat. Odbyło się ponad 60 edycji tego wydarzenia. Są tutaj wszelkiego rodzaju produkty, akcesoria nietypowe, niestandardowe, których próżno szukać w zwykłych sklepach, w sklepach sieciowych. Wszystko ręcznie robione, proszę zobaczyć, taki prosty skład. Mięsko i jeden dodatek. Żadnych rzeczy, które łączą i kleją. Poznań jest bardzo przyjazny dla nas. Szarpaki dla psów. Zaczęło się od szarpaków dla moich własnych psów i tak się to rozkręciło, że w tej chwili po raz pierwszy jesteśmy na tych targach. Jesteśmy pod wrażeniem, bo dosyć fajnie. Interes jest dwojaki. Szarpaki to jest jedna część i studyjna fotografia psów to jest druga część. Sprzedajemy ciasteczka ręcznie robione z naturalnych składników, pełnowartościowe mięska human grade. Czyli przeznaczone tak naprawdę nie tylko dla zwierzaków, ale również dla ludzi. Bardzo często nam współwystawcy podjadają na przykład wege. Kupiliśmy przekąski oryginalne tu od pana Psiacha, naturalnych składników. Kupiliśmy nową smycz. Tym razem, zamiast z obrożą, to z szelkami, żeby piesek się fajnie uczył chodzić. I kilka przekąsek do niego, plus taką matę, na której pies ma swoje przekąski i wyszukuje je, żeby rozładować emocje. I co jeszcze, Gato, kupiliśmy? No, jakąś kostkę jeszcze do gryzienia. Kostkę i kawałek drewna oliwkowego, żeby piesek sobie gryzł. Jest dużo ciekawych rzeczy. Ja sama w ogóle zdziwiłam się, że takie produkty istnieją, chociaż jestem hodowcą też psów rasowych, maltańczyków. No to powiem szczerze, że wiele inspiracji tutaj i kontaktów różnych na produkty, które mi są potrzebne, będą na pewno, przydadzą się, zdobyłam. Też jestem hodowczynią kotów brytyjskich, także na kotach też się znam. Też bym swojego kota tu nie zabrała ze sobą, ponieważ koty mogłyby się spłoszyć pod wpływem takiej ilości psów. Też pieski muszą się uczyć różne zachowania w różnych sytuacjach, nie? Muszą się umieć odnaleźć i żeby na przykład nie było agresji. Dzieci też się uczą nowych okoliczności, także fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałam.